Po drugie, ja zrzucałem tą bombę, mój kolega ją podświetlał, ale ponieważ szedł poniżej pewnej umownej wysokości, został uznany za zestrzelonego, czyli moja bomba nie była skuteczna, ponieważ podświetlanie laserowe zniknęło w czasie czasu lotu bomby do celu. Nie łudźmy się, nie bądźmy naiwni, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jak doszło w tej chwili w Ukrainie, czyli otwarta agresja Federacji Rosyjskiej, to ta Federacja Rosyjska przyleci tutaj i po prostu będzie bez żadnej osłony elektronicznej wykonywała swoje zadania. Na pewno będą zakłócone w powietrzu. Zatem jest to rzecz, którą ja bym chciał bardzo mocno tutaj przede wszystkim przyciągnąć uwagę do tego problemu, do tego programu operacyjnego i uświadomić decydentom też, jak on jest bardzo ważny. Kanał współpracuje z wydawnictwami MT Biznes, Poltex, Prześwity oraz Laurum, a także z księgarnią grubytom.pl. Dokonując zakupu z linka podanego pod nagraniem, wspierasz kanał, a jednocześnie możesz liczyć na zniżki używając hasła Dekada. Ten kanał jest stworzony z pasji, w czasie pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Niezależność finansowa od działalności na YouTube pozwala mi na przygotowywanie merytorycznych materiałów bez potrzeby pogoni za sensacją i sztucznego podtrzymywania Twojej atencji. Jeśli nie potrzebujesz codziennej ofensywy narracyjnej, cenisz sobie rzeczowe treści i akceptujesz to, że mogą się one pojawiać nieco rzadziej, to trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli uważasz, że kanał zasługuje na docenianie, zapraszam na patronite.pl/KrzysztofWojczal lub do wsparcia poprzez YouTube. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysztof Wojczal, a z nami gość specjalny, generał brygady, pilot Ireneusz Nowak, od 1 marca inspektor sił powietrznych w dowództwie generalnym sił zbrojnych. Bardzo długa nazwa, ale sprowadza się do tego, że jest pan szefem naszego polskiego lotnictwa. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam państwa i pana bardzo serdecznie. Dziękuję też za zaproszenie. Bardzo mi jest przyjemnie, że mogę z państwem być. Tak, prześledziłem pana bardzo bogatą tutaj historię w lotnictwie. W zasadzie przebył pan bardzo długą drogę od pilota aż po szefa sił powietrznych. W zasadzie stanowisk nie będę wymieniał, bo to bardzo długo by zajęło. Tego worka medali, których pan zasłużył, również nie będę wymieniał, bo również nie stanęłoby nam czasu, a wiem, że tutaj mamy kwestie jakby ograniczone, jeśli chodzi o czas. Jest pan absolwentem studiów w Stanach Zjednoczonych, no i jako pilot przede wszystkim 3,5 tysiąca wylatanych godzin. Ja sobie tak porównałem, że to jest prawie, że połowa resursu F-16, czyli dwóch takich pilotów jak pan i samolot można wyrzucić, prawda? Znaczy to tak oczywiście, że tam się przedłuża resursy, ale tak chciałem, żeby nasi widzowie mieli skalę porównania. Latał pan na F-16, gdzie ma pan w zasadzie zrobionego instruktora, czyli jak rozumiem szkoli pan również pilotów na tej maszynie. Latał pan na FA-18, latał pan na FA-50, o czym myślę jeszcze sobie porozmawiamy. No i wdrażał pan w zasadzie chyba jako pilot i instruktor F-16, a teraz jako szef lotnictwa wdraża pan F-35. I o tym temacie może najpierw bym zaczął. Rozpoczął właśnie od tej maszyny bardzo nowoczesnej i pańskie wrażenia co do tej maszyny. Na pewno nie możemy porozmawiać o całym potencjale, bo wiem, że to jest super ściśle tajne, jeśli chodzi o F-35. Natomiast chciałbym tak zapytać, na tyle, ile pan może powiedzieć oczywiście, na ile F-35 jako maszyna, jako system w zasadzie można powiedzieć, pola walki, zmieni potencjał naszych całych sił zbrojnych i na ile rzeczywiście jest to rewolucja. Jak bardzo pilotowanie tej maszyny różni się od F-16? Czy to jest jakaś na przykład duży przeskok, czy jednak pilot jest w stanie się w miarę szybko dostosować? Bo z tego co wiem, to w nasi pilocie F-16 chyba przeszklają się na F-35. Więc jak to z pańskiej perspektywy wygląda, jeśli chodzi o tą maszynę i właśnie zwłaszcza jej potencjał dla naszych sił zbrojnych? Oczywiście. Przede wszystkim, panie Krzysztofie, to dziękuję za takie piękne wprowadzenie tej mojej skromnej osoby. Ja tylko powiem tyle, że
ja po prostu miałem szczęście, że udawało mi się w toku rozwijania tej mojej kariery zawodowej przechodzić w miarę metodycznie przez pewne stanowiska, które dosyć dobrze przygotowują do tego, żeby podjąć takie zagadnienia związane z przyszłością, z rozwojem sił powietrznych. No i być może dlatego też jestem w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili. Natomiast też chciałem podkreślić to, że ja jestem jeszcze z tego pokolenia polskich pilotów, które pamięta jak było, czyli ja jeszcze szkoliłem się na tym sprzęcie poradzieckim według procedur i taktyki no, pochodzącej jeszcze z Układu Warszawskiego, tak wprost można powiedzieć, bo to była końcówka lat 90. Jestem pilotem, który latał na migach 21, jedną z ostatnich promocji, która się wyszkoliła na migach 21. No i potem dane mi było przejść, czy zrobić ten ogromny przeskok do tej zupełnie nowej rzeczywistości, czyli w pełni natowska technika w postaci samolotu F-16, który umożliwia, czy umożliwił naszym siłom powietrznym w 100% wpięcie się ten system natowski, czego nie można było osiągnąć na tych platformach poradzieckich. Zatem no tutaj uważam, że mam perspektywę tego przełomu, który się dokonał w polskim lotnictwie, bo sam byłem jak gdyby na żywo uczestnikiem tych wszystkich procesów. I dlatego jest mi też łatwiej zrozumieć to, co nas czeka, jeżeli chodzi o polskie lotnictwo przy wdrażaniu F-35. I teraz już przechodząc do tego zagadnienia, które Pan tutaj poruszył, to jest bardzo duży krok, wdrożenie F-35. On jest bardzo ważny z wielu powodów dla polskiego lotnictwa. My jako lotnicy, jako piloci, którzy w tym lotnictwie bojowym siedzieli już od kilku lat, wskazywaliśmy, że tak naprawdę to jest jedyna racjonalna droga rozwoju polskiego lotnictwa. Można to już było zobaczyć w latach mniej więcej 2016-2017, kiedy tak na poważnie już te państwa natowskie, bo już nie mówię o lotnictwie sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale państwa natowskie, szczególnie te wiodące, partnerskie w programie F-35, a więc Włochy, Norwegia i Holandia, rzeczywiście weszły operacyjnie w posiadanie tych samolotów, zaczęły je wdrażać na poważnie i podjęły decyzję o tym, że ta platforma F-35 niejako będzie zastępowała schodzące europejskie samoloty F-16. No i jak widać po tych kilku latach, po tym co się dzieje w programie F-35, który no, miał swoje turbulencje po drodze, był też krytykowany z wielu stron, ale widać, że program wchodzi w fazę dojrzałą i że rzeczywiście F-35 staje się naturalnym następcą F-16. No i teraz dlaczego to jest takie ważne? No ważne jest dlatego, że mówi się o tym, że F-35 jest samolotem piątej generacji i to są takie naprawdę dwa indykatory tego, czy wyróżniki tego, czym się różni piąta generacja od czwartej generacji. No przede wszystkim samolot został zaprojektowany i użyto w nim takich materiałów, takich technologii, które obniżają jego skuteczną powierzchnię odbicia, tą radar cross section. Zatem możemy powiedzieć, że tutaj F-35 jest naturalną odpowiedzią na to, co się działo w międzyczasie po drugiej stronie. Po drugiej stronie, no wiemy, możemy zdefiniować, to jest w tej chwili naszym przeciwnikiem, czy państwem, które ma nieprzyjazne w stosunku do bloku zachodniego zamiary. Jest to oczywiście Federacja Rosyjska plus jej satelici czy sojusznicy. Federacja Rosyjska rozwija bardzo skutecznie system antydostępowy. On się nazywa A2AD, Anti-Access Area Denial i to oznacza nie mniej, nie więcej, ale zbudowanie skutecznego systemu obrony powietrznej, który nie tylko nie pozwala państwom natowskim, a szczególnie takim państwom frontowym jak Polska, operować swobodnie w domenie powietrznej, ale również nie pozwala skutecznie nas wspierać poprzez drogę powietrzną. Czyli krótko mówiąc, właśnie ten system antydostępowy również przeszkadzałby w przyszłości państwom natowskim, które ewentualnie chciałyby nas wesprzeć w naszej operacji obronnej. Zatem samolot F-35 jest takim remedium na to. Przez to, że krótko mówiąc radary potencjalnego naszego przeciwnika nie widzą go zbyt dobrze, a właściwie w wielu momentach nie widzą go wcale, zatem nie mogą go zwalczać. Natomiast F-35 staje się takim głównym narzędziem w domenie powietrznej do rozwiązania tego problemu, czyli do zwalczania tych zestawów opartych głównie o zestawy S-400 Federacji Rosyjskiej, które przeszkadzają nam w swobodnym działaniu w domenie powietrznej. Ja przypominam, że naszym generalnie celem jako sił powietrznych jest wywalczenie przewagi w powietrzu i tutaj już być może nawet nie rozpatrujemy tego w takich starych kategoriach jak zupełna dominacja w przestrzeni powietrznej czy taka absolutna przewaga. My już mówimy czasami, że my potrzebujemy przewagę w powietrzu uzyskać na, może by ona być czasowa, więc na określony okres czasu, może być punktowa, może być sektorowa, może być regionalna. Potrzebujemy jej w danym miejscu i w danym czasie, żeby umożliwić innym graczom naporu walki wykonanie swoich zadań w sposób bezpieczny i skuteczny. Zatem F-35, samolot piątej generacji, jest maszyną, która pozwoli
szczególnie takim państwom, w takim położeniu jak Polska, swobodnie operować tym bąblu antydostępowym, o którym często mówimy. No i druga rzecz, która wyróżnia te samoloty, a która nie występuje takich samolotów jak na przykład F-16, czy występuje w sposób znacznie bardziej udoskonalony, to jest to sensor fusion, czyli krótko mówiąc, mówi się często, że pilot w kokpicie, ale nie tylko pilot w kokpicie, generalnie operatorzy działają w oparciu o taką pętlę, która się nazywa UDA lub Orient, Observe, Decide and Act. Więc krótko mówiąc, gdybym miał to już w ogóle tak zupełnie zawęzić, pilot samolotu piątej generacji dysponuje informacją znacznie bogatszą niż pilot samolotu czwartej generacji. Tą informację w kokpicie dostaje szybciej, ona jest lepiej zinterpretowana, zanalizowana. Dzięki temu pilot samolotu piątej generacji decyzje taktyczne, w tym też o użyciu uzbrojenia, może podejmować znacznie szybciej i znacznie te decyzje są bardziej efektywne niż u pilota samolotu czwartej generacji. Latając na F-16, ja te wszystkie sensory muszę kontrolować, muszę nimi zarządzać i ta fuzja informacji de facto staje się w mojej głowie, czyli dzieje się na bieżąco w mojej głowie, co mnie bardzo mocno też mentalnie obciąża jako pilota, który przecież pełni też funkcje operatorskie na pokładzie samolotu. Natomiast pilot F-35 jest tutaj znacznie bardziej odciążony, widzi ten obraz sytuacji taktycznej, te samoloty na bieżąco komunikują się między sobą w czasie rzeczywistym, zatem on jest bardziej, o wiele bardziej taktycznie skuteczny niż pilot samolotu czwartej generacji. No i dlatego właśnie mówimy o tym, że samoloty piątej generacji są tak efektywne na polu walki. No i ja cały czas jeszcze podkreślam, że szczególnie w naszym przypadku, no bo zupełnie inaczej możemy sobie wyobrazić takie państwo jak chociażby Królestwo Niderlandów, które jednak no, ma tą głębię strategiczną, jest położone z daleka od potencjalnego źródła zagrożenia, natomiast my jesteśmy położeni tak naprawdę tuż przy źródle zagrożenia. A w zasadzie ten bąbel antydostępowy, o którym cały czas wspominam i który konsekwentnie Federacja Rosyjska budowała, cały czas nad nami jest rozciągnięty. I to też jak gdyby odpowiada na to pytanie, jak my mamy koncepcję, czy jak widzimy operacyjne wykorzystanie F-35. A zatem ten samolot będzie wykonywał te misje w pierwszej fazie konfliktu, najtrudniejsze, obarczone największym ryzykiem i właśnie będzie służył do tego, żeby obezwładnić ten bąbel antydostępowy. Czyli krótko mówiąc, system zintegrowanej obrony powietrznej potencjalnego przeciwnika. I dzięki temu, jak rozumiem, środowisko powietrzne stanie się na jakiś moment przynajmniej bardziej przyjazne i dogodne do operowania dla samolotów czwartej generacji. Otóż to właśnie taka jest koncepcja, że możemy powiedzieć, że w tej chwili ocenia się tak realistycznie, że w tym środowisku, które zostało stworzone, w tym bąblu antydostępowym, samoloty czwartej generacji nie mają swobodnej możliwości operowania. Oczywiście one mogą, tak jak to widzimy czasami na Ukrainie, operować na bardzo małych wysokościach, stosować różne manewry taktyczne. No oczywiście też mają uzbrojenie stand-off, ale poziom ryzyka dla takich samolotów jest znacznie, znacznie większy. Zatem tymi pierwszymi maszynami, które umożliwią w miarę bezpieczne i efektywne wejście kolejnych platform, które będziemy mieli na wyposażeniu, będą właśnie samoloty F-35. A mam takie pytanie a propos, pojawia się taki argument, że F-35 nie tylko jako maszyna jest znacznie bardziej doskonała, czy daje większy potencjał niż te dotychczasowe samoloty czwartej generacji, ale jest w stanie zwiększyć potencjał tych naszych, na przykład F-16. Czy to jest już na teraz wykonalne, czy te F-16 nasze by trzeba było jeszcze jakoś ulepszyć? Jak tutaj, bo ja rozumiem, że to jakby polega trochę na wymianie danych i na zwiększaniu potencjału właśnie F-16, które powiedzmy informacji, które wcześniej by nie mogły pozyskać albo pozyskiwałyby, tak jak pan mówi, musiałby pan to policzyć w głowie pilota, to może za pana jakby jako pilota F-16 mogłoby to zrobić na przykład maszyna F-35 towarzysząca. Czy to tak mniej więcej działa, jeśli dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie tak to działa. To jest trudno wytłumaczyć, jak się nie siedzi w kokpicie albo się nie widziało na przykład takiego obrazu sytuacji, którą ma pilot wyświetlany na swoich wyświetlaczach w kabinie, ale jest takie modne i takie, no to jest modne słowo, sieciocentryczność i wielu ludzi używa tego słowa, ale tak naprawdę nie czuje jak gdyby, co ono oznacza. Ta sieciocentryczność właśnie oznacza w przypadku F-35 to, że on się może wpiąć i może też wpiąć innych użytkowników w tak zwaną sieć. Tą sieć można, no takie narzędzie podstawowym, jakim w tej chwili używamy w NATO w ogóle i też w polskich siłach powietrznych, to jest taka system transmisji danych, taki system transmisji danych, który się nazywa Link-16.
ta transmisja danych pozwala na wymianę właśnie danych w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami czy aktorami w tej sieci. Mogą to być bardzo, bardzo różne platformy, niekoniecznie samoloty, to mogą być okręty, to może być nawet pojedynczy JTAG, nawigator naprowadzania, stanowisko dowodzenia. Link 16 umożliwia mi w kabinie obserwację i takie dwie funkcje zapewnia mi tak naprawdę, czyli precyzyjną lokalizację obiektu mojego zainteresowania oraz jego identyfikację. I do tego właśnie mogą przyczyniać się również F-35, czyli krótko mówiąc, wszyscy pracując w linku 16 wymieniamy sobie te dane i na przykład taka platforma, która wykorzystuje swój aktywny sensor, jakim jest radar samolotu F-35, może przesłać tą informację ze swojego pokładu na pokład F-16, przy czym ja już nie muszę swojego radaru do tego wykorzystywać, ponieważ w sposób pasywny niejako otrzymałem tą informację i tak jak mówię, nie tylko lokalizację konkretną, nie tylko informacje o prędkości, wysokości, nawet typie wykrytego obiektu, ale również na przykład w sposób kolorami oznaczany jest ID, czyli identyfikacja tego obiektu, czyli jeżeli to jest kolor czerwony, to znaczy, że ten obiekt został zweryfikowany jako obiekt wrogi. No, w przypadku linka 16 kolor żółty oznacza obiekt podejrzany, wobec którego jest wymagana weryfikacja dodatkowa, a kolor zielony oczywiście oznacza graczy, którzy należą do wojsk własnych. Także sieciocentryczność jest zjawiskiem trudnym. Łatwiej by to było, gdybym mógł tu jakiś rysunek przedstawić albo jakiś przykładowy widok z ekranu monitora w samolocie. Natomiast rzeczywiście poprzez sprzężenie tych aktorów na polu walki, czy w domenie powietrznej, czy nie tylko w domenie powietrznej, poprzez Link 16 osiągamy właśnie ten efekt, że te F-35 mogą służyć swoimi danymi do procesu targetingu, procesu właśnie identyfikacji dla innych graczy. I tu nie mówimy tylko o innych samolotach, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętali, że w domenie powietrznej ważnymi uczestnikami walki no są też zestawy naziemne obrony powietrznej. Mówimy to już o patriotach, czy o zestawach Narwi, czy nawet o tych zestawach piętra niskiego, czy bardzo krótkiego, chociażby jak poprady. Nawet ludzie, którzy z piorunami gdzieś stoją, to też mogą tę informację dostać, jeżeli są sprzężeni w jakieś stanowisko dowodzenia. Ale mówimy również o na przykład targetowaniu HIMARS-ów, bo to jest bardzo poważny proces, bo HIMARS-y są tutaj tym środkiem, który będzie też bardzo ważną rolę odgrywał nawet właśnie w zwalczaniu bombla antydostępowego, czyli zwalczaniu systemu obrony powietrznej zintegrowanego Federacji Rosyjskiej. Ważna rzecz, ciężko mi jest to wytłumaczyć. Znaczy, ja powiem szczerze, że pan to świetnie tłumaczy z mojej perspektywy. Zobaczymy, jak widzowie, to proszę od razu o komentarze, ale wydaje mi się, że to pan bardzo dobrze zobrazował. W zasadzie wydaje mi się, że też w pokoleniu trochę wychowanym na grach komputerowych, wydaje mi się, że wszyscy to szybko złapią, jeśli chodzi o tą sieciocentryczność, bo podejrzewam, że to tak właśnie wygląda, że mamy też jakieś monitory czy pewnego rodzaju wskaźniki, gdzie to wszystko graficznie ułatwia pilotowi zorientowanie się w sytuacji. Ale to pan poruszył od razu i wyprzedził też jedno z moich pytań o tą sieciocentryczność, ale nie tylko w kontekście właśnie jakby całego systemu obrony powietrznej i sił powietrznych, ale również sił lądowych, tutaj wspomniał pan HIMARS-y. I takie mam pytanie, bo jak rozumiem, ten ICBS system, który kupiliśmy razem z Patriotami, ma nam umożliwić jakby połączenie tego wszystkiego w jedną bazę danych, prawda? I czy jakby w przyszłości, czy tu już teraz mamy takie możliwości, że właśnie już myślimy o tym, żeby wpinać nie tylko nawet systemy artyleryjskie, ale i innego rodzaju systemy wojsk lądowych w ten jeden system zarządzania, czy to jest w ogóle możliwe, czy ja to dobrze rozumiem. No i takie to pytanie jeszcze pod tym pytaniem węższe o marynarkę wojenną, bo jak rozumiem operowanie lotnictwa nad Bałtykiem, no tutaj wymaga w zasadzie współpracy z marynarką wojenną w kontekście właśnie tego systemu obrony powietrznej. I no też jest, tak jak była bardzo ostra dyskusja na temat zakupu tego F-35, który w zasadzie zaraz wszyscy kupują w całym środowisku, nawet już takie państwa znacznie słabsze, jeśli chodzi o budżet, jak Rumunia, zastanawiałem się nad tymi systemami. No i jakby już nie ma wątpliwości, że dokonaliśmy dobrego wyboru, ale no jeszcze jest, trwa dyskusja na temat właśnie roli marynarki wojennej. Teraz pytanie, bo jednak Bałtyk to jest dla nas w zasadzie w tej chwili, kiedy odrywamy się od surowców energetycznych z Rosji, 100% naszego importu, jeśli chodzi o te ważne energetyczne kwestie. I teraz
No Bałtyk jest niezwykle istotnym. Oczywiście kwestia marynarki wojennej jako stróża Bałtyku to jest jedna kwestia, ale ja tutaj chciałem zapytać o to wsparcie, na ile ono jest ważne w kontekście właśnie lotnictwa, czy lotnictwo, nawet dysponując tymi F-35 w późniejszym terminie, czy ono będzie w stanie sprawować kontrolę nad Bałtykiem w sensie zabezpieczania, nie tylko czasowego wywalczania przewagi do jakiejś operacji ofensywnej, ale właśnie w tej defensywie, i na ile tutaj jest ważna rola właśnie marynarki wojennej współgrania z systemami takimi jak nowoczesne fregaty, które posiadają te systemy obrony powietrznej? Ważne pytanie. Myślę, że trochę mało dyskusji się prowadzi w ogóle w szerokim takim tutaj środowisku naszej obronności na temat właśnie tych fregat. Ja uważam, że ten projekt Miecznik jest bardzo, bardzo ważnym projektem. Mówię to z własnego doświadczenia. Miałem kiedyś okazję uczestniczyć w takim kursie Tactical Leadership Program. To polegało na tym, że przez miesiąc lataliśmy naszych F-16 z bazy Albacete w Hiszpanii. Jedną z misji, którą wykonywałem, było właśnie atakowanie fregaty francuskiej, która operowała na Morzu Śródziemnym. I żeby w ogóle można było na samolotach czwartej generacji to zrobić, ponieważ te okręty mają tak silną obronę powietrzną rozbudowaną własną, to po pierwsze w scenariuszu ćwiczenia zdegradowano możliwości tej fregaty, czyli to główne uzbrojenie ono było wyłączone aplikacyjnie dla nas i mogliśmy do tej fregaty blisko podejść, na tyle blisko, że no, było możliwe zaatakowanie tej fregaty bombami kierowanymi laserowo GBU-12. I nawet próbując rzucić te bomby, tutaj stosowaliśmy procedurę Buddy Lace, fregata tak ostro manewrowała, że ciężko było naprowadzić bombę do bezpośredniego trafienia w ten okręt. Po drugie, ja zrzucałem tą bombę, mój kolega ją podświetlał, ale ponieważ szedł poniżej pewnej umownej wysokości, został uznany za zestrzelonego, czyli moja bomba nie była skuteczna, ponieważ podświetlanie laserowe zniknęło w czasie czasu lotu bomby do celu. Więc to obrazuje tylko, jak trudnym celem dla lotnictwa są tego typu okręty nowoczesne. Naprawdę ja, jeżeli rozmawiam o projekcie Miecznik, to sugeruję takie spojrzenie, żeby patrzeć na te okręty jako takie małe, pływające bomby antydostępowe, ponieważ ten okręt oprócz wszystkich swoich zdolności w domenie morskiej, które oczywiście będzie posiadał, będzie również bardzo istotnym elementem de facto systemu obrony powietrznej Polski, który będzie rozmieszczony i będzie, mało tego, ruchomy, będzie pływał po Morzu Bałtyckim. Zatem należy na pewno i takie spojrzenie tutaj na projekt Miecznik mieć, że to nie tylko marynarka wojenna, nie tylko domena morska. One będą ważne, te fregaty, jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli będą miały te zdolności, których się spodziewamy po tym projekcie, będą miały bardzo poważne zdolności w systemie obrony powietrznej. No i tutaj oczywiście kluczowa jest współpraca takiej fregaty z lotnictwem. Zatem też musimy już na etapie rozwijania tego programu myśleć o tym, co jest w ogóle najbardziej w tej chwili w Wojsku Polskim chyba trudne. Na pilnowaniu tego, żeby te systemy dowodzenia i łączności były ze sobą kompatybilne w różnych rodzajach sił zbrojnych, a więc w wojskach lądowych, w lotnictwie, w marynarce wojennej, w wojskach specjalnych i żeby tutaj się nam nie rozjeżdżało to, żeby to nie było tak, że każdy rodzaj sił zbrojnych rozwija swoje systemy, które potem są ze sobą niekompatybilne, nie można ich połączyć w jedną sieć. Tutaj IBCS jest bardzo ważnym systemem, ponieważ on będzie nam integrował ten obraz w domenie powietrznej dla różnych tutaj efektorów, różnych aktorów. Zatem na pewno w przypadku takich okrętów, ale nawet tych okrętów, które w tej chwili mamy, ta współpraca będzie bardzo ważna z samolotów i marynarki wojennej, czy sił powietrznych i marynarki wojennej. Myślę również, to nie chcę wybiegać za bardzo w przyszłość, ponieważ to są na razie nasze tutaj pewne analizy i rozważania, ale nie jest tajemnicą, że jeżeli F-35 będzie, a najprawdopodobniej będzie zintegrowany z pociskiem JSM, to również w sferze naszego zainteresowania taki pocisk może się znaleźć, czy broń tej klasy i tego typu, czy tego przeznaczenia. Zatem myśląc o F-35, oczywiście na tym etapie, na jakim jesteśmy, to główne zadanie, o którym wspomniałem, ale później również inne ważne ofensywne zadania, które będzie ten samolot mógł wykonywać, również tutaj będą miały miejsce. Natomiast zachęcam jeszcze raz do myślenia o projekcie Miecznik, o myślenia o tych fregatach właśnie w takim kontekście, jakim ja powiedziałem, że to nie tylko zdolności marynarki wojennej w domenie morskiej,
ale również bardzo ważny element systemu obrony powietrznej. A to właśnie jeszcze w tym temacie, bo pojawia się taki argument i myślę, że bardzo ważny jest, żeby go podnieść tutaj, że w zasadzie tych fregat mogłoby nie być, gdyby mieć silną obronę powietrzną z brzegu. Czy na ile jest istotne to, żeby móc wysunąć tą obronę powietrzną jednak w głąb, z dala od brzegu i w głąb morza, właśnie jak w przypadku fregat, a na ile to jest mniej istotne, jeśli posiadamy na przykład, nie wiem, Patrioty czy Narew rozstawioną na brzegu, czy to nie załatwiałoby sprawy i nie byłoby tańszym rozwiązaniem w kontekście rozbudowy marynarki wojennej? Jak to z perspektywy lotnictwa wygląda? Z perspektywy lotnictwa to właśnie wygląda tak, jak powiedziałem, że nie ma trudniejszego celu niż cel, który manewruje, a tylko fregaty mają odpowiednią manewrowość, zdolność do przetrwania, przemieszczania się. Mimo wszystko te wszystkie naziemne systemy, o których tutaj rozmawiamy, one są skuteczne oczywiście, ale są bardzo mało mobilne. No i wydaje mi się, że jednak jeżeli chodzi o projektowanie siły w sposób taki bardzo płynny i dosyć szybki i skracanie tego czasu reakcji, tutaj fregata będzie chyba narzędziem, którego nie można zastąpić. Też chyba tutaj warto podkreślić o tym jakby horyzoncie radarowym, prawda, że jednak tutaj wysuwamy sobie tą antenę radarową, powiedzmy fregaty gdzieś dalej i ona jest w stanie współpracować. Ja sobie tak to wyobrażam, że byłaby w stanie współpracować z takim myśliwcem jak F-35 i to byłaby zabójcza mieszanka, to znaczy mielibyśmy mocne systemy przeciwpowietrzne wystrzeliwane z okrętu, a oprócz tego F-35 mógłby z wyższego pułapu obserwować to, co się dzieje na niskim pułapie. Dokładnie tak jest. Zatem krótko mówiąc, dostajemy bardzo dużo ciekawych opcji taktycznych i tutaj stwarzamy dylematy przeciwnikowi, a o to właśnie też chodzi w planowaniu takim operacjom taktycznym, żeby jak najwięcej tych dylematów potencjalnemu przeciwnikowi przedstawić, żeby jego proces targetingu był bardzo skomplikowany, żeby on nie miał komfortu, że targetuje 2, 3, 4 miejsca, ale żeby musiał wziąć pod uwagę, że te miejsca może być ich znacznie, znacznie więcej, jeszcze dodatkowo mogą zmieniać swoją lokalizację. I dokładnie tak jak pan powiedział, zabójcza mieszanka, a więc F-35 we współpracy z miecznikami, ale F-35 również we współpracy z HIMARSami. W takim razie jeszcze bym zapytał pana o jedną kwestię techniczną, w sensie maszyny, bo wiem, że latał pan na FA-50, które jeszcze większe kontrowersje wywołały, jeśli chodzi o zakontraktowanie dla sił powietrznych RP. No i tutaj się pojawia jakby taki argument, że to są w zasadzie maszyny typowo szkoleniowe, które przedstawia się jako maszyny mogące brać udział w misjach bojowych. No i na ile to wygląda z pana perspektywy? Na ile ta maszyna nam się przyda rzeczywiście w warunkach bojowych? No zakładamy już tą wersję oczywiście docelową, czyli w wersji PL z tym lepszym radarem i z możliwością podpięcia lepszego uzbrojenia. No ale na ile te maszyny zwiększają potencjał, na ile są potrzebne i czy nie można było wybrać jakiejś alternatywy, na przykład do kupienia więcej samolotów F-16, czy w ogóle taka alternatywa była? Tak, zaczynając od F-50 i tego argumentu, o którym pan tutaj mówi, to jest często przytaczane. I my też był okres, kiedy mówiliśmy bardzo wyraźnie, że potrzeba nam więcej F-16, bo w ogóle największy problem z flotą naszych F-16 w tej chwili jest to, że mamy ich za mało i że ten ciężar operacyjny, który na nich spoczywa, nie powiem, że je przerasta, ale przez wiele lat wytwarza bardzo duży stres na te jednostki, które operują na F-16. Ja jestem też stamtąd, przecież się wywodzę i dokładnie wiem, jak to jest, ponieważ też jeszcze aktywnie wykonuję loty na F-16, więc ile razy się pokazuje, czy w Krzesinach, czy w Łasku, to pierwszy feedback, jaki dostaję od pilotów, że rzeczywiście no jest to wszystko na krawędzi po prostu. Tak się stało. Kupiliśmy ich 48, pierwotnie zamierzaliśmy ich kupić 64, przypominam, że miała być jedna więcej eskadra i tej eskadry nam cały czas brakowało, przez te wszystkie lata nam je brakowało. W pierwszym okresie eksploatacji F-16 w Polsce, więc możemy powiedzieć o tych latach 2008 do 2014 tak naprawdę, sytuacja była relatywnie spokojna, a w ogóle była bardzo komfortowa do momentu, kiedy nie zaczęliśmy trzymać dyżurów bojowych na F-16. Ja byłem akurat tym pilotem, który wykonał lot certyfikujący F-16 do dyżurów bojowych, no i potem już weszliśmy w grafik dyżurów bojowych w systemie obrony powietrznej, no i nasz komfort się już zaczął powoli redukować. Nigdy nie mieliśmy komfortu spokojnego szkolenia. Co tutaj mam na myśli?
Czyli krótko mówiąc, zawsze dowódca skrzydła czy dowódca bazy na F-16 no, musiał wybierać albo więcej szkole pilotów, albo wykonuje więcej zadań operacyjnych. Dowódcy nie mają komfortu, żeby odrzucać zadania operacyjne. Zadania operacyjne się wykonuje i one mają zawsze priorytet. Dyżury bojowe, zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, polskie kontyngenty wojskowe, przypominam wielokrotnie, Baltic Air Policing czy operacja Inherent Resolve, tam nie ma dyskusji, tam się po prostu leci i się wykonuje zadania. Normalne jest w tym wszystkim to, że w tym momencie szkolenie pilotów w Polsce schodzi na dalszy plan. Gdybyśmy mieli tą czwartą eskadrę, to szkolenie byłoby znacznie, znacznie płynniejsze i łatwiejsze. I powiem też, żebyście Państwo mieli świadomość, na początku pilot jest tak dobry też jak dużo lata. Piloci bojowi to jest taki fakt, że muszą dużo latać, żeby być skuteczni, żeby być tymi zabójczymi pilotami w powietrzu, żeby wykonywali swoją robotę dobrze i skutecznie, no muszą latać. Na to się mówi, że pilot powinien latać 180 godzin. Oczywiście, jeżeli są doskonałe symulatory, tak na F-35, można ten czas w powietrzu zredukować. No i na przykład Norwegia już w tej chwili ma taki miks, że tak naprawdę latają 90 godzin w powietrzu na F-35, a 90 godzin w roku spędzają na symulatorze, ponieważ tak doskonały jest symulator. Natomiast na F-16 na początku myśmy mieli bardzo duże naloty. Rekordzista przekroczył 300 godzin w roku, jak na myśliwiec, to jest gigantyczna cyfra, jeżeli chodzi o naloty. Natomiast bez problemu piloci przekraczali 200 godzin, więc byliśmy naprawdę dobrze wyszkoleni, lataliśmy w każdych warunkach, bez problemu. Żadne zadanie nie było dla nas tutaj zagadnieniem do wykonania. Lataliśmy i za granicą, i w Polsce, i tak było na początku. I też szkoliliśmy bardzo dużo tych najmłodszych naszych pilotów. Natomiast po 2014 roku systematycznie to obciążenie operacyjne wzrastało, co się też odbiło na tempie szkolenia. Ratowaliśmy się i ratujemy się dalej oczywiście tym systemem szkolenia w Dęblinie, który jest na masterach, ale też dalej się ratujemy transferowaniem części szkolenia do Stanów Zjednoczonych, więc tutaj szczególnie jeżeli chodzi o szkolenie instruktorów pilotów, to się odbywa w Stanach Zjednoczonych dla F-16. No i tak sobie radziliśmy. Natomiast tak jak mówię, zawsze brakowało, zaczęło brakować tego dostępnego nalotu i samolotów po to, żeby szkolić, bo ciężar operacyjny czy tempo operacyjne tak bardzo mocno wzrastało. No i druga sprawa jest taka, że o ile byłem kiedyś zwolennikiem i nawet byłem dumny z tego, że polskie siły powietrzne pogodziły te dwa światy, czyli MiG-29, Su-22, więc te platformy posowieckie we wspólnym jak gdyby miksie z platformami typu F-16, więc zupełnie zachodnimi samolotami, to twierdzę, że ten czas tego przejścia, tej transformacji był zbyt długi. No i teraz wydarzyło się to, co się wydarzyło w zeszłym roku, czyli wojna wybuchła, już właściwie pełnoskalowy konflikt w Ukrainie. Dobrze wiemy, w jakiej sytuacji jest Polska. No i się okazuje, że zostaliśmy tak naprawdę z flotą 48 F-16 samolotów dość nowoczesnych, zupgrade'owanych, też z potencjałem na przyszłość. No i z wielką kulą u nogi, czyli z tym sprzętem posowieckim, który trzeba właściwie bardzo szybko wymieniać. No i tu muszę powiedzieć, że niestety w biznesie obronnym i szczególnie w lotniczym biznesie obronnym nie jest tak, to nie jest komercja. Nawet widzieliście Państwo, jakie zaburzenie i COVID i potem wojna wywołała na przykład w przemyśle samochodowym, że nie można było od ręki kupić nowego samochodu, to tym bardziej tak to nie działa w przypadku samolotu. Zatem odpowiadając na to pytanie, ja powiem tak, gdybyśmy chcieli zamawiać kolejne F-16 nowe z linii produkcyjnej, to dobry czas na tą decyzję to był rok 2012-2013. To był wtedy lead time na otrzymanie tych samolotów, czyli czas oczekiwania na samolot był około 5 lat. I można byłoby wtedy powiedzieć, że gdybyśmy taką decyzję podjęli w tamtych latach 2012-2013, no to powiedzmy, że na rok 2017-2018 mielibyśmy zamówione nowe samoloty. Jeszcze ze starej linii produkcyjnej, bo w międzyczasie przypominam, że Lockheed Martin całkowicie przestawił swój profil biznesowy, jeżeli tak mogę powiedzieć, i przestawił się na F-35. To dotyczyło nie tylko Lockheed Martin, ale wszystkich kooperantów, którzy produkują dla tego samolotu, a między innymi Pratt Whitney, który produkuje silniki, przecież F-135 do F-35. Zatem zobaczcie Państwo, jak to jest skomplikowany proces, jak to jest wielu graczy, jak wielkie pieniądze wchodzą w grę i oczywiście to jest wszystko na tle politycznym. Więc samolotu bojowego nigdy nie kupuje się z półki, to nie można tego kupować jak zakup komercyjny. Nawet powiem więcej, jeżeli nawet dojdzie do decyzji, że kupujemy coś, to nawet skonfigurowanie tego samolotu to też jest w pewnym sensie kwestia decyzji politycznych, co można kupić, czego nie można kupić, co można zintegrować, a jeżeli coś można zintegrować z samolotem, to ile to będzie pieniędzy kosztowało. A powiem Państwu, że kosztuje to ogromne pieniądze.
Każde nowe uzbrojenie, które byśmy chcieli teraz integrować z naszym F-16, to są koszty integracji idące w dziesiątki milionów dolarów. Więc nie są to proste rzeczy, nie są to proste decyzje. Więc F-16, tak jak mówię, w zasadzie po tym czasookresie 2012-2013 ta decyzja przestała mieć sens, ponieważ w międzyczasie Lockheed Martin przeniósł swoją linię produkcyjną do Greenville w Karolinie Południowej. Ta linia produkcyjna w międzyczasie dostała zamówienia na nowe samoloty. Ustawiła się kolejka na to 134 maszyny, z tego co pamiętam ostatnio, ale wiemy, że są kolejni chętni na F-16 wersji V. No i wreszcie ostatni argument. Pytanie jest następujące. Skoro F-16 wersji V to jest różnica w zakupie, powiedzmy, około 10 milionów dolarów na egzemplarzu w tej chwili w stosunku do F-35, to czy warto jest inwestować takie pieniądze przy czasie oczekiwania w tej chwili 8 do 9 lat na otrzymanie samolotu, samolot czwartej generacji, z całym szacunkiem dla wersji V, a nie lepiej wejść w F-35, samolot zupełnie innych możliwościach operacyjnych. Zatem, tak jak widzicie Państwo, skomplikowana sytuacja. My zostaliśmy postawieni przed takim oto faktem, że no nie mieliśmy czasu i tutaj nie było czasu. Już kończąc temat nowych F-16, proszę spojrzeć na sytuację Słowacji i Rumunii, Bułgarii. Jak dużo opóźnienia przez te przeniesienie linii produkcyjnej zanotował program dla tych państw. W tej chwili Polska została zmuszona. No jako dobry sąsiad, dobry sojusznik oczywiście wykonujemy to zadanie. My patrolujemy przestrzeń Słowacji, przestrzeń powietrzną, ponieważ Słowacja nie ma już swoich samolotów bojowych w tej chwili, a jej F-16 są opóźnione o kolejne 2 lata. Zatem jeżeli zakładamy, że podpisanie umowy dla Słowacji to był 2018 rok, a dostarczenie samolotów nastąpi w roku być może 2025, no to prosta matematyka mówi nam, że 8 lat będzie Słowacja czekała na swoje zamówione w 2018 roku samoloty. Także no tutaj jak gdyby ta opcja w związku z tym, co powiedziałem, z tymi argumentami się wyczerpała. Więc no w pewnym momencie rzeczywiście zamawianie nowych samolotów F-16 przestało mieć sens, bo po pierwsze nie mamy czasu na czekanie. Po drugie cena jednostkowa samolotu jest na tyle wysoka w tej chwili, że dla takiego państwa jak Polska myślę, że nie warto myśleć, jeżeli myślimy, a myślimy o też jeszcze kolejnych samolotach bojowych, to myślę, że już warto myśleć o piątej generacji. No i tutaj się pojawił F-50 jako taki zupełnie ciekawy kierunek. I teraz już mówiąc, czy przechodząc do F-50. Ten samolot jest samolotem wersji szkolnej, ale nazywa się T-50 albo ewentualnie TA-50, bo ma wtedy już ograniczone możliwości użycia uzbrojenia. Czyli wersja T-50 jest bardzo porównywalny do samolotu M346 Master, czyli to jest samolot, który jest latającym symulatorem, a nie przenosi żadnego uzbrojenia. Natomiast w przypadku już F-50 mówimy o samolocie lekkim, samolocie bojowym, czyli na tej samej platformie, na tym samym płatowcu, jednak zamontowano i sensory, i uzbrojenie, które no, znacząco różni ten samolot od samolotu szkolnego. Zatem ja o tym samolocie wypowiadam się raczej, że jest to samolot bojowy, lekki samolot bojowy z funkcją szkolną, co też w naszym przypadku tego zwiększonego zapotrzebowania przez kolejne lata na szkolenie pilotów będzie miało swoją wartość i my z tej wartości zamierzamy skorzystać oczywiście w Polskich Siłach Powietrznych. Szczególnie jeżeli chodzi o te pierwsze 12 samolotów, tak zwanych gap fillerów, które będą pozyskiwane jeszcze w tym roku, to my tutaj będziemy raczej preferować tą funkcję szkolną, ponieważ w tych najbliższych 3-4 latach będziemy mieli bardzo, bardzo mocno zwiększone potrzeby na szkolenie pilotów samolotów odrzutowych. Więc ten samolot tam się przyda, natomiast co do jego wartości bojowej, myśmy go przetestowali, co też bardzo mało było zauważone. Byliśmy w Korei, piloci F-16 testowali samolot F-50. Oczywiście w tej wersji, która na tej chwili jest oferowana, tego gap fillera. I okazało się, że on całkiem przyzwoicie lata. Nie chcę tutaj przytaczać wszystkich dokładnych parametrów, ale co ja rozumiem pod tym, że lata przyzwoicie i że on jest tak dosyć zbliżony do F-16. Jeżeli byście Państwo wsiedli, byli pilotem F-16, wsiadacie się do tej wersji F-50, to praktycznie kokpit jest taki sam. HOTAS, czyli Hands on Throttle and Stick, ten system, który pozwala pilotowi operować wszystkimi urządzeniami nawigacyjno-łącznościowo-celowniczymi w samolocie i radarem, on jest identycznie, ma identyczne funkcje, identyczne przyciski, jak fizycznie, jak w F-16. Więc wsiadacie Państwo z tego samolotu, z samolotu F-16 do F-50 i tak naprawdę, że jesteście wyszkolonym pilotem F-16, od razu możecie tym samolotem latać. Nie ma żadnych problemów.
symbolika, która się wyświetla na wyświetlaczach samolotu FA-50 i symbolika, która się wyświetla na wyświetlaczu przeziernym head-up display, jest również identyczna, taka sama jak w samolocie F-16. Więc tutaj jest bardzo duża tożsamość. Ale to jest takie tylko z punktu widzenia pilota. Jeżeli byście Państwo zobaczyli na system obsługowy tego samolotu, to też widać to DNA Lockheed'a Martina. A więc wszystkie technical orders, czyli wszystkie procedury obsługowe, serwisowe samolotu, są dokładnie bardzo podobne jak na samolocie F-16. Więc też dla tej kadry, która była szkolona w systemie F-16, nie będzie żaden problem, żeby przejść na obsługę samolotu FA-50. I z drugiej strony, jeżeli przeszkolimy czy pilotów, czy obsługę techniczną z obecnych MiG-29 i Su-22 na FA-50, to oni bez również wielkiego kompleksu i problemu będą w przyszłości mogli przechodzić na F-16 i F-35, ponieważ, tak jak mówię, jest gdzieś to wspólne DNA Lockheed'a Martina w tym wszystkim. Zatem no warunkiem tu jest oczywiście wyłącznie znajomość języka angielskiego, bo która jest u nas obowiązkowa, jesteśmy specjalistycznym rodzajem sił zbrojnych i u nas bez tej znajomości języka angielskiego, ponieważ cała dokumentacja jest techniczna po angielsku, a także manuale dla pilotów są po angielsku, więc nie ma możliwości, żeby bez angielskiego tutaj operować. No i ci, którzy będą chcieli pracować przy FA-50 w przyszłości, czy F-35, czy F-16, oczywiście po angielsku muszą mówić. Zatem jest wiele takich wartości, które tam ten samolot FA-50 ze sobą niesie. Co do jego koncepcji operacyjnego wykorzystania, to ja już też to kiedyś podkreślałem, że my potrzebujemy w potencjalnym konflikcie obronnym, ale również w czasie pokoju, my potrzebujemy platform. Jesteśmy stosunkowo dużym państwem w regionie. Mamy dużą przestrzeń powietrzną. Mamy ta ilość się liczy. Tak, jednak ilość się liczy. Mamy poziom ambicji. Mówiąc o poziomie ambicji, mówimy dokładnie o czymś takim jak Baltic Air Policing, czyli chcąc projektować swoją rangę i rolę w regionie, my musimy się udzielać, musimy być tutaj pomocni, udzielać wsparcia naszym sojusznikom, którzy lotnictwa nie mają. Jest to normalna rzecz. Tak budujemy pozycję swojego państwa w regionie. Jeżeli chcemy być wiarygodnym sojusznikiem i jeżeli się wydarza taka sytuacja, jak była operacja Inherent Resolve, to wtedy formujemy polskie PKW lotnicze i lecimy do na przykład Iraku i wykonujemy w tamtym rejonie swoje zadania, ponieważ taka jest potrzeba i trzeba pokazać, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem. Zatem ilość się liczy. Również w przypadku konfliktu, w przypadku operacji obronnej, czyli tego najgorszego scenariusza, że jesteśmy napadnięci, tak jak właśnie Ukraina została napadnięta przez Federację Rosyjską, żeby się skutecznie bronić, musimy mieć ilość platform. I oczywiście ja w takim skrajnie optymistycznym scenariuszu no chciałbym być Arabią Saudyjską i posiadać na przykład 500 F-35 i operować wyłącznie F-35. To by świetnie załatwiało sprawę, natomiast no, trzeba być realistą. Nawet przy zwiększonych wydatkach na obronność, nawet przy tych pieniądzach, które są w tej chwili wydatkowane i w tych mechanizmach, które ustawa o obronie ojczyzny zapewnia, no my mamy ogromne potrzeby. Ja nie mogę tutaj być egoistą i patrzeć wyłącznie na lotnictwo wojskowe, bo wiem, że są potrzebne systemy dowodzenia łączności, są potrzebne nowoczesne czołgi, są potrzebne fregaty Miecznik i wiele, wiele innych rzeczy, a nawet wyposażenie indywidualne żołnierzy musi zostać zmienione. Zatem FA-50 daje nam tutaj tą możliwość optymalizowania kosztów, zarówno w szkoleniu pokojowym, jak i właśnie w tej operacji obronnej. Ponieważ tak jak to tłumaczyłem, w przypadku takich misji jak Closer Support, czyli bezpośrednie wsparcie, to co robią na przykład Su-25 na Ukrainie, naprawdę tam nie potrzeba F-35, a nawet jest bezsensowne, żeby samolot F-35 to robił, bo on nie jest do tego dostosowany. Natomiast FA-50, który przeniesie bombę GBU-12, tą bombę laserowo kierowaną, czy przeniesie JDAM-a, czy przeniesie takie uzbrojenie, proszę zwrócić uwagę, jak KGGB, to jest Korean GPS Guided Bomb. To jest nic innego jak zwykła bomba ogólnego stosowania Mark 82, która waży 500 kg. I ta bomba dostaje taki moduł szybujący, który się kieruje na GPS. Tanie uzbrojenie, skuteczne, można saturować przeciwnika i do tego nie potrzeba F-35. Bo ja przypominam jeszcze, że F-35, żeby zachował swój walor niewidzialności, stealth, no wszystko musi przenosić w komorach wewnętrznych. Jeżeli lata w trybie Beast Mode, czyli to bo oczywiście jest taka możliwość, żeby podwiesić te F-35 uzbrojeń na pylonach zewnętrznych, no to przestaje już być samolotem stealth, który jest zdolny do penetrowania tego właśnie bombla antydostępowego. Zatem jeszcze raz podkreślam, FA-50, optymalizacja tych kosztów, dobieranie właściwych narzędzi do właściwych zadań. Nie wbijanie gwoździa laptopem za 8000 zł, prawda? I do tego chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, czy dokończyć tą myśl, o której mówiłem. Samolot był testowany.
samolot ma bardzo zbliżone parametry lotne do samolotu F-16, to znaczy myśmy go testowali na przykład takie, czy testowaliśmy takie parametry, które są na przykład ważne w walce powietrznej, jak prędkość kątowa maksymalna. No niewiele mniejsza niż na F-16. Maksymalny kąt natarcia 26 stopni versus 28 stopni na F-16. Prędkość i wysokość do combat air patrol, czyli tego patrolowania w powietrzu, właściwie identyczne jak F-16. Odległość w formacjach wizualnych, odległość w formacjach sensorowych. Przypominam, że F-50 będzie miał linkaż 16 w tej najnowszej wersji, więc będzie też sieciocentryczny. Więc wbrew pozorom będzie to samolot bardzo pożyteczny w polskim lotnictwie, a jednocześnie robiący te zadania w naprawdę rozsądnych pieniądzach. I co wreszcie już nam może na koniec powiem, ta wersja PL, o której mówimy, którą myśmy zamówili, ta specyfikacja, ja nie ukrywam, że to jest bardzo trudne, bo to jest duże wyzwanie dla Korean Aerospace Industry, dla producenta F-50. To jest duże wyzwanie dla nich, bo oni będą musieli chociażby zintegrować radar ze skanowaniem fazowym z tym samolotem, co się wiąże z nowym oprogramowaniem, co się wiąże z wieloma testami. Jest to proces, tak jak mówiłem, nie tylko skomplikowany od strony technicznej, ale też bardzo, bardzo kosztowny. Więc jest to ambitne dla nich zadanie, natomiast umowa została podpisana i my oczekujemy produktu, który będzie spełniał nasze wymagania. Bardzo wyczerpująco pan ten temat FA50 rozpisał. W zasadzie nie mam tutaj pytań dodatkowych jeszcze do tego, a miałem kilka rozpisanych, wyczerpał pan po prostu wszystko. To wiem, że nasz czas goni, ale jeszcze jakbym mógł jedno pytanie na koniec, bo mam ich mnóstwo, ale spróbuję tak połączyć w jedno kilka, jakby się pan mógł odnieść, no bo do 2028 roku bodaj te FA50 PL mają zostać dostarczone. 2030 to będą F-35. No mamy swoje 48 sztuk F-16, czyli łącznie prawie 130 samolotów nowoczesnych koło roku 2030. Czy pan jako szef lotnictwa posiada jeszcze jakieś tutaj swoje życzenia, nazwijmy to w ten sposób, czy coś pan jeszcze by dokupił? I teraz jakby łącząc to, z mojej perspektywy, to znaczy laika, ale wydaje się, że przydałyby się jakieś maszyny wczesnego ostrzegania. Wiem, że korzystamy oczywiście z NATO w tym zakresie, ale wydaje się, że jednak to by tak nam uzupełniło w zasadzie możliwości lotnictwa takie samodzielne dla Polski. I druga kwestia, no pojawia się jeszcze temat F-15, czyli samolotów przewagi powietrznej. Jakiś czas temu pojawiła się też analiza, że żeby utrzymać w ogóle bezpieczne powietrze nad Polską w czasie konfliktu zbrojnego, trzeba około 160-180 sztuk właśnie tego rodzaju maszyn. Ja jako laik wydaje mi się, że po prostu, żeby utrzymać przeciwnika, na Ukrainie troszeczkę widzimy, przeciwnika z dala od powiedzmy naszej głębi strategicznej, naszego terytorium w głębi, no wystarczy obrona powietrzna plus oczywiście reagowanie, no ale nie wiem jak to wygląda właśnie z perspektywy praktyka i dowódcy lotnictwa, czyli reasumując, czy ma pan jeszcze jakieś życzenia, jeśli chodzi o zakupy, czy dopełnienie potencjału sił lotniczych i właśnie jak wygląda ta kwestia F-15, czy nam to są naprawdę niezbędne i aż w takiej ilości? Panie Krzysztofie, no tak, ja, jako Ireneusz Nowak, to ja życzeń mam bardzo, bardzo wiele, natomiast jako inspektor sił powietrznych, no muszę tutaj mierzyć siły na zamiary i musimy, naprawdę się kierujemy bardzo daleko idącą taką racjonalnością w tym, co robimy w tych naszych analizach i w tych naszych rekomendacjach też zakupowych. Natomiast poruszył pan bardzo, bardzo ważną sprawę. To jest praktycznie tak samo ważna sprawa, jak, bo dyskutowaliśmy o platformach bojowych tutaj w tej chwili, natomiast samoloty wsparcia, to lotnictwo wsparcia. To jest rzecz, która była całkowicie zaniedbana, jest dalej zaniedbana w polskich siłach powietrznych, w Wojsku Polskim, bo przecież musimy tak na to patrzeć, jeżeli mówimy o operacji wielodomenowej, to przecież te samoloty wsparcia tak naprawdę działają na korzyść wszystkich graczy na tym wielodomenowym polu walki. Zatem są takie dwa programy, które nie miały szczęścia do tej pory. Ja tutaj czuję się w obowiązku też w ramach tutaj tego, co robię na swoim stanowisku,
te sprawy wyciągać i te sprawy jak gdyby też poddawać pod rozwagę tym czynnikom decyzyjnym, ponieważ są one niezwykle ważne. Pierwszy program operacyjny Karkonosze, a więc tankowce powietrzne dla Polski, one w przypadku polskiego programu operacyjnego to jest znowu taka trochę hybryda. Chcę mieć tankowiec, ale chcę mieć też samolot do transportu na większe odległości, co ma sens, bo każdy tankowiec, nawet KC-135, ma pokład ładunkowy, a jednocześnie ogromnej ilości paliwa zabiera, żeby zasilać inne samoloty, które się pod niego podczepiają. Bardzo to ma duży sens. Tankowce są niezwykle ważne i nie ma zrozumienia tego problemu. Tylko ci piloci, czyli krótko mówiąc, polscy piloci F-16 wiedzą, jak ważny jest tankowiec w powietrzu. Jak zupełnie inaczej, jak gwałtownie wzrastają możliwości czasowo-przestrzenne lotnictwa bojowego, jeżeli ma się tankowce. Samoloty, które są utrzymane w powietrzu przez dłuższy czas, tak naprawdę są gotowe do reakcji natychmiast. Nie ma tego elementu zaskoczenia na ziemi. Tutaj przeżywalność lotnictwa się znacznie zwiększa, bo nawet jeżeli przeciwnik trafi lotnisko bazowania naszego, to my mamy samoloty w powietrzu, możemy te samoloty bezpiecznie posadzić na zupełnie innych lokalizacjach. Czas, tak jak mówię, dyżurowania jest bardzo długi, tak naprawdę ograniczony jedynie wytrzymałością pilota. My mamy już w tej chwili przykłady, gdzie nasi lotnicy wykonywali loty 6-7-godzinne z tankowaniem w powietrzu. To było 3 razy, 4 razy tankowanie w powietrzu. Zatem tankowce powietrzne, ten program Karkonosze niestety jest przesuwany cały czas w prawo. Ja wiem, że to są duże koszta, ja wiem, że to jest problem, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja właśnie taką też tutaj taki punkt widzenia prezentuję. To, co pan wspomniał, za chwilę w perspektywie 2030 roku będziemy mieli około 120 platform w miarę nowoczesnych lub zupełnie nowych i bardzo nowoczesnych, zdolnych do tankowania w powietrzu. I my nie mamy żadnego tankowca powietrznego jako Polska. Jesteśmy zdani albo na zasoby natowskie, sojusznicze, no lub na kogoś, kto nas wspomoże. Tak teraz też robimy. Oczywiście tak z ciekawości powiem państwu, że pilot F-16, żeby być aktualnym w tankowaniu, żeby mógł samodzielnie podejść pod tankowiec, musi tą operację przeprowadzić raz na pół roku. Czyli ma 180 dni tak zwane currency, czyli aktualności. Jeżeli tego nie zrobi, no to oczywiście musi podejść pod ten tankowiec w towarzystwie instruktora, który go tam będzie nadzorował i tak dalej, i tak dalej. No więc my się w tej chwili posiłkujemy, my często tankujemy, szczególnie akurat jeżeli tutaj mówimy o tej sytuacji, która się wydarzyła, czyli wojna w Ukrainie, te tankowce są obecne w polskiej przestrzeni powietrznej, nawet w tej chwili w Powidzu stacjonują amerykańskie tankowce, no i mamy tą możliwość, że z sojuszniczych zasobów korzystamy. Natomiast no nie można tej sytuacji przyjmować jako sytuacji normalnej, i nie myśleć o własnym tankowcu. Zatem jest to rzecz, którą ja bym chciał bardzo mocno tutaj przede wszystkim przyciągnąć uwagę do tego problemu, do tego programu operacyjnego i uświadomić decydentom też, jak on jest bardzo ważny. Więc dla mnie naprawdę posiadanie suwerennych zdolności w tankowaniu w powietrzu jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o polskie lotnictwo wojskowe, jego zdolności, jego efektywność, mówię, zdolność do przetrwania, a także zdolność oddziaływania na potencjalnego przeciwnika. Czyli tankowce powietrzne to jest raz. Drugim takim obszarem, który był bardzo mocno zaniedbany, jest dalej zaniedbany, chyba mi się wydaje, że generalnie w Wojsku Polskim, jest obszar walki elektronicznej. Więc nie łudźmy się, nie bądźmy naiwni, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jak doszło w tej chwili w Ukrainie, czyli otwarta agresja Federacji Rosyjskiej, to ta Federacja Rosyjska przyleci tutaj i po prostu będzie bez żadnej osłony elektronicznej wykonywała swoje zadania. Na pewno będą zakłócenia w powietrzu. Zresztą wiemy, że są stosowane, bo jeżeli wykonujemy loty rozpoznawcze i często wykonujemy, to też mamy tego jak gdyby pełną świadomość, piloci, którzy tak latają te loty. Więc walka elektroniczna i też rozpoznanie, bo zwykle te samoloty, to się wszystko łączy, to co pan mówił. Te samoloty wczesnego wykrywania i dowodzenia w powietrzu, tu mówimy w takim klasycznym przykładzie, czyli AWACS, natowski AWACS, czy amerykańskie AWACSy, ale też jest bardzo wiele innych mniejszych samolotów. Mniejszych, tak. Tak. Ostatnio mieliśmy w Łasku w 32 bazie przez dosyć długi okres czasu obecne samoloty E2 Hawkeye, samoloty, które z lotniskowców pochodzą. Ten samolot już występuje w wersji E2W zmodernizowanej. Więc są to samoloty, które rzeczywiście by się, czy tej klasy samoloty bardzo by nam się przydały w Polsce. A więc dowodzenie, łączność, ale jednocześnie zbieranie tego całego spektrum elektromagnetycznego, więc rozpoznanie to SIGINT-owe, które takie samoloty prowadzą, no i zdolność do walki elektronicznej, czyli zakłócenia. Ja przypomnę tylko, że
jeżeli akurat chodzi o F-35, to ten samolot, a więc samolot piątej generacji, on ma znaczące zdolności do walki elektronicznej, może stosować walkę elektroniczną w swojej samoobronie lub w obronie innych samolotów w ugrupowaniu. No ale my mówimy już o takim rzeczywiście platformie, która sektorowo może nam zapewnić wsparcie w zakresie walki elektronicznej, na przykład dla operacji takiej typu COMAO, czyli Composite Operations, czyli leci na przykład 50 maszyn i mają zrobić swoje na przykład na terenie gdzieś na północny wschód od naszego kraju. No i te samoloty muszą być bezpiecznie osłaniane. One nie polecą bez wsparcia elektronicznego, a jeżeli polecą, to będą bardzo, bardzo mocno narażone. Oczywiście będą stosowały indywidualne środki ochrony i obrony, ale taka platforma musi być. Zatem te dwa obszary to byłyby to takie rzeczywiście rzeczy krytyczne, które musimy tutaj podjąć te tematy. Na pewno ta dyskusja musi być. One istnieją, bo istnieje właśnie, mówię, program Karkonosze i program Półmykówka. Natomiast, tak jak mówię, warto o tym przypominać, ponieważ w tym po prostu zalewie tych potrzeb, w tym szybkim tempie modernizacji naszych sił zbrojnych nie można zapominać o takich programach, a one nie są jak gdyby tak bardzo mocno widoczne, bo no cóż, no zakłócenia są, gdzieś tam ktoś walczy elektronicznie w przestrzeni, ale tego nie widać, nie ma efektów kinetycznych, nic nie wybucha, nie ma rozbłysków, nie ma efektów medialnych, można też powiedzieć. Nie ma efektów medialnych, tak. Tak, jest dokładnie tak. A dopiero wtedy to wychodzi, jeżeli stracimy na przykład załogę z samolotem niepotrzebnie, bo mogłoby się okazać, że gdyby byli wspierani, to by się nic nie stało. Więc bardzo, bardzo ważny temat, bardzo ważny temat. Czas już nas dogonił z tego, co widzę, także no niestety musimy kończyć. Wiem, że pan jest bardzo zajętym człowiekiem, z pewnością jeszcze w tych czasach to już jest, pewnie macie bardzo dużo na głowie, ale bardzo dziękuję za to, że no, ugościł pan u mnie na kanale i że się pan zgodził na taki wywiad. Was, słuchacze, oczywiście, czy też widzowie, proszę o komentarze, proszę o lajkowanie, proszę o wspieranie kanału i o wsparcie, jak również ewentualne jeszcze pytania. Także dziękuję panie generale za tą niezwykłą rozmowę. Ja się dużo rzeczy dowiedziałem, a pan mówi tak kompleksowo i obszernie, jakby pan po prostu miał już w głowie poukładane konkretnie, jakby co trzeba powiedzieć w danym temacie. Naprawdę, naprawdę bardzo miło się i w zasadzie taka logiczna spójność, poukładanie od początku do końca. Ja to bardzo lubię i od razu cenię, bo sobie mogę wypunktować. Także dziękuję bardzo za ten wywiad. Jeszcze raz za to, że pan przyjął zaproszenie. Ja również bardzo dziękuję, ale jednak chciałem podkreślić, że w tak skomplikowanych, specjalistycznych tematach, jakich dyskutujemy tutaj dzisiaj, to największym jednak takim challenge'em dla mnie to jest właśnie jak to po prostu przedstawić w sposób przystępny, żeby widz, który nie siedzi głęboko w temacie, nie był szkolony przez szereg lat, żeby mógł jednak zrozumieć, że tutaj, no, bo często potem uproszczeniami operujemy, a to jest też sztuka, żeby właśnie starać się to przedstawić w sposób przystępny i to było dla mnie wyzwanie dziś, ale również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia mam nadzieję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam.